Za chwilę rozpocznę migrację centrali HC2, którą używam od przeszło 3 lat. A więc ona zawiera kilkadziesiąt urządzeń w moim domu, wiele scen i tak dalej. Urządzenia, te które są oczywiście urządzeniami typu Z-Wave, mogą być przypisane tylko do jednej sieci. W każdym urządzeniu jest coś takiego jak Home ID i tam jest zapisany numer sieci, czyli numer centrali, z jaką one się komunikują. W momencie, kiedy będą miały podlegać pod drugą centralę, pod nową centralę HC3, ten numer musi zostać przepisany, zastąpiony numerem właśnie innej centrali i oczywiście wszystkie parametry i konfiguracje wtedy będą dostępne z nowej centrali. Jeżeli jakieś urządzenie się nie przepisze prawidłowo, będę zmuszony po prostu podejść do tego urządzenia i wymusić jego dodanie. Po lewej stronie mam centralę HC3, do której będę przenosił, po prawej HC2, z której będę przenosił. I bierzemy dostęp tutaj, Remote Access i Transfer Configuration. I w Transfer Configuration mamy informację o tym, jakie minimalne wersje muszę posiadać te centrale. One wszystkie mają na tym takie centrale. Oczywiście upewniamy się, że one będą cały czas online połączone. Fibaro HC2 jest podłączona przez sieć LAN, Fibaro HC3 przez Wi-Fi, ale mam to dosyć stabilne, nie mam z tym żadnych problemów. Otóż centrala HC2 nie będzie zresetowana, na niej się tylko odłączą wszystkie urządzenia, natomiast ich lokalizację, ich nazwę, nazwę pomieszczeń i tak dalej, wszystko będziemy do końca mieli na tej centrali HC2. Nawet jak ona teraz się zresetuje, to faktycznie ona tylko się ponownie uruchomi i odłączy wszystkie urządzenia. Widzimy już na pierwszym elemencie, na karniszu elektrycznym, pod spodem napis Not Configured. To znaczy, że urządzenie to, jak i wszystkie pozostałe, zostały utracone, zostały odłączone od sieci. Może trochę dziwne jest, że przy opisie dotyczącym wszystkich scen wygląda na to, że wszystko chodzi i tak rzeczywiście jest. Sceny są wykonywane przez procesor centrali, nie są powiązane z połączeniem, dlatego one rzeczywiście chodzą i się wykonują. Tyle, że one już nie mogą oddziaływać na żadne inne, na żadne urządzenia. Odpowiednio naciskając te przyciski tutaj, możemy wejść w tryb recovery. I robimy to następująco. Trzeba przycisnąć i przytrzymać, zgodnie z dokumentacją, przez 15 sekund ten przycisk. Zwolnić, gdy wszystkie wskaźniki zaczną jednocześnie migać na czerwono. One raz migną. Następnie trzeba wcisnąć i przytrzymać ten drugi przycisk, przycisk z plusem, i zwolnić, gdy wskaźniki zaczną migać sekwencyjnie od lewej do prawej. No to jedziemy. Wracam, żeby było widać klapki. I wciskam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Mignęło, puszczam, wciskam plusa i dalej trzymam. Trzymam plusa wciśniętego i jest ta sekwencja, o której była mowa, no więc puszczam już. W tym momencie centrala przechodzi w tryb recovery. W dalszej części zrobię taki eksperyment, że w nowej centralce HC2 dodam w trybie security przynajmniej jedno urządzenie. Na pewno mogę dodać motion sensora, więc dodam go w tej centralce. Dodatkowo dodam sobie jeszcze jakieś przykładowe urządzenie. Będzie to chyba baton. A następnie zmienię parę parametrów i spróbujemy zrobić właśnie przeniesienie bezpośrednio do centrali HC3, a więc migrację. Przejdę teraz jeszcze raz do dokumentacji. Tu i napiszę migration. Migracja danych. Na Home 3, tak, to jest to. I tu odnośnie migracji danych zobaczymy, jakie są wymagania. Centrala źródłowa HC2 lub HCL musi mieć wersję 4581. I to, co charakterystyczne już można zaobserwować, to to, że tu się pojawiła kłódka. Widać ją tu
i tu oczywiście na podurządzenia. To oznacza właśnie tyle, że urządzenie zostało dodane w trybie chronionym.